reprezentuję firmę Ortomedis z Pabianic. Tu w rejonie łódzkim jesteśmy największym dystrybutorem sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego. Stąd też tutaj nasza obecność. Współpracujemy z wieloma producentami, przede wszystkim wózków inwalidzkich, pionizatorów, wózków elektrycznych. Dlatego razem z nami przyjechali, dotarli tutaj koledzy przedstawiciele z firmy Sunrise Medical i Ottobock. To niemieccy producenci sprzętu. Sunrise Medical jest w tym momencie największym producentem wózków inwalidzkich na świecie. Ottobock również znamy i z produkcji wózków manualnych, elektrycznych, ale także dużej ilości ortopedii, ortez oraz protez. Teraz tak, chciałbym zainteresować Państwa kilkoma tematami. Pierwsze, oczywiście z kilkoma osobami mieliśmy już okazję się spotkać, porozmawiać. Jeżeli jeszcze ktokolwiek tylko jest zainteresowany sprzętem rehabilitacyjnym, właśnie szczególnie wózkami, poduszkami przeciwodrzemowymi, pionizatorami, wózkami elektrycznymi, zapraszamy do nas, porozmawiamy, podpowiemy, jak można uzyskać dofinansowanie. Właśnie odnośnie dofinansowania. Chciałem powiedzieć, że tak, na dzień dzisiejszy jest możliwość starania się o dofinansowanie w ramach aktywnego samorządu 2023. Jest to program z PFRON-u, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Każda osoba z orzeczeniem o stopniu średnim i znacznym przy dysfunkcji narządu ruchu może starać się o dofinansowanie do zakupu czy to wózka elektrycznego, czy to skutera, czy to sprzętu typu przystawka elektryczna do wózka inwalidzkiego. Powiemy, podpowiemy, jak takie dofinansowanie można uzyskać. Dzięki temu programowi możemy uzyskać takie dofinansowanie, żeby otrzymać dobry sprzęt, czy bardzo, bardzo dobry sprzęt, bez wkładu własnego. Z czego to wynika? Kilka lat temu PFRON i Narodowy Fundusz Zdrowia zawarli porozumienie, że osoba ubiegająca się, oczywiście osoba niepełnosprawna jako wnioskodawca, ubiegająca się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego na pędzie elektrycznym, zamiast swojego wkładu własnego może przedstawić odpowiednie zaświadczenie, czyli zlecenie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Na dzień dzisiejszy, po zmianach od 1 stycznia 2023 roku, Narodowy Fundusz Zdrowia przyznaje osobie niepełnosprawnej 5000 zł na wózek elektryczny. Tak jak mówiłem, musi być to dysfunkcja narządu ruchu. Takie zlecenie wypisuje lekarz specjalista narządu ruchu, czy to ortopeda, czy to neurolog, czy to lekarz rehabilitacji. Dalej, dodatkowo PFRON, oczywiście przez starostwa powiatowe, czyli powiatowe centra pomocy rodzinie w mniejszych ośrodkach, w miastach, miejskie ośrodki pomocy rodzinie, czy miejskie ośrodki pomocy społecznej, do zakupu wózka standardowego dofinansowują na dzień dzisiejszy 17 600 zł, czyli to plus suma zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia 5 000 daje nam razem 22 600 zł za wózek wersji podstawowej, a to już jest niemało. Także zapraszam do nas osoby zainteresowane, wytłumaczymy, pokażemy, na czym to polega, jak się można takie dofinansowanie starać i co to tak naprawdę znaczy wózek wersji standardowej, bo to 22 600 zł to jest naprawdę niemała kwota. Można powiedzieć, że za te pieniądze można sobie kupić już w miarę dobry samochód, więc też można bardzo dobrze wyposażyć wózek elektryczny. Kolejna rzecz. Osoby o stopniu niepełnosprawności znacznym, gdzie wózek powinien być lepiej dobrany, dostosowany, gdzie wózek powinien być bardziej komfortowy, z różnymi dodatkowymi opcjami, akcesoriami, jak na przykład specjalistyczny, specyficzny joystick, czy komfortowe siedzisko, oparcie, czy płynna regulacja oparcia siedziska przy pomocy siłowników elektrycznych, czy na przykład winda zastosowana w wózku elektrycznym. Możemy tutaj pokazać, jak to wygląda na przykładzie pana Andrzeja, który z takiego wózka korzysta. Panie Andrzeju, zapraszamy do góry, 35 cm. Takie dofinansowanie do wózka specjalistycznego, niestandardowego, to jest z kolei 27,5 tysiąca złotych, plus dofinansowanie z NFZ-u to 5 tysięcy złotych, w sumie 32,5 tysiąca złotych, jest to już naprawdę duża, wysoka, zadowalająca kwota. Tak, kibicujemy panu Andrzejowi do góry, do góry, do góry, do góry.
Tak, jeżeli chodzi o przystawkę elektryczną do wózka inwalidzkiego, tutaj PFRON daje troszkę mniej środków, jest to 8250 zł.